nauczyła jakaś, jakiś streamer pizdowaty, co nas powie cfel. O Boże, o Jezu, dostanę bana. O. I wy, jak widzicie słowo, ktoś powie na przykład cfel, to wy, o Boże, jest zakazane słowo, będzie ban, będzie ban. O Boże, o Boże. I się trzęsiecie już, nie? Tak samo na zmianę kategorii. Bo was oglądacie tych streamerów pizdowatych i przez to kurwa się boicie wszystkiego, nie? Nie wolno tak mówić, to są normalne słowa, nie? Na przykład cfel jest słowem w słowniku. Chodzi o to, żeby kogoś nie nazywać cfelem. To jest na Twitchu zakazane w regulaminie. Natomiast słowo cfel jest słowem. Możemy o nim rozmawiać, czy jest negatywny, czy pozytywny. Natomiast jest słowem. Póki go nie skieruję do kogoś, to nie mam się czego bać. Natomiast wy oglądacie streamerów, tak jak mówię, strasznie się bojących, srających się o wszystko. I oni nie potrafią czytać ze zrozumieniem, nie? Są głupkami, debilami można powiedzieć nawet, że są. Bo to są proste rzeczy, jeśli chodzi o regulamin. Ale trzeba mieć podwaliny inteligencji, żeby zrozumieć proste rzeczy.